Hej Miśki, ostatnio na moim dla Ciebie na TikToku pojawiło się bardzo dużo filmików na jeden w kółko ten sam temat. I ja mam dużo różnych polecajek książkowych, dlatego tym tematem okazała się książka Weroniki Anny Marczak, Rodzina Monet, a tak naprawdę cała seria tych książek. I ja na początku sobie pomyślałam, to pewnie będzie jakaś historia o rodzinie malarza, jakaś tam piąta woda po kisielu, rodzina i tutaj ktoś sobie napisał jakby bajkę na ten temat. No cóż. Nic bardziej mylnego. Ale naoglądałam się tak dużo tych filmików, w których z jednej strony pojawiali się głównie młodsi odbiorcy tej książki, którzy po prostu zachwycali się tą książką. No, skakali z radości, że wychodzi jej nowa część. Do tego stopnia to się stało popularne, że były w ogóle spotkania z tą autorką na jakichś targach książki na Stadionie Narodowym, że gdzieś w Warszawie postawili taką budkę, która miała być pokojem głównej bohaterki, tam można było sobie wejść, zdjęcia porobić. No, szał absolutny, w ogóle wow, wszyscy zaczęli to czytać. No a potem wyświetlały mi się też TikToki takich troszeczkę starszych odbiorców, którzy tę książkę troszeczkę inaczej opisywali i troszeczkę bardziej na nią narzekali. Ja wiem, dlaczego ta książka ma taką ogromną popularność i ja to jak najbardziej rozumiem, ale no nie uważam, że to jest pozycja, którą warto czytać. I jeszcze jedno, fikcja fikcją, ale tych braci nie powinno się romantyzować ani ich relacji z Hailey, bo to jest po prostu niezdrowe. No i jako, że rabini byli tak bardzo podzieleni, to co pomyślałam sobie? Przeczytałam tę książkę. Przeczytałam pierwszą część, no bo bez przesady. Przeczytałam Rodzina Monet, Skarb. Ja czytam Monet, bo tak się czyta malarza, ale może powinnam czytać Rodzina Monet, tak jak wiele osób czyta na TikToku. Mamy świeczki Rodziny Monet. Ktoś na moim Instagramie nazwał to rodziną Bitcoin i myślę, że przy tym możemy zostać. Ja bym chciała podzielić ten film na dwa segmenty. Pierwszy będzie taki, że ja wam po prostu tą książkę opowiem. I jeżeli ktoś się boi spoilerów, trochę ciężko mi sobie wyobrazić takich ludzi, bo jeżeli ktoś to ogląda, to albo już przeczytał tą książkę i jest ciekawy, co mam do powiedzenia, albo raczej nie zamierza tego czytać. No ale jeżeli ktoś się boi spoilerów, to niech sobie tam przewija do połowy, do tej minuty. Tam już nie będziemy spoilerować. No więc o czym jest... O czym to jest? Jak widzicie, sobie troszeczkę zrobiłam zakładek. To są zakładki na wszystkie głupoty, które w tej książce zostały powiedziane. Bo nie będę ukrywać, mój stosunek jest dość negatywny do tej lektury. Bohaterką książki jest Hailey Monet, która na początku książki ma 14 lat. Na przestrzeni pierwszej półtorej strony dowiadujemy się od niej, bo ona to jakby opowiada, to jest z pierwszej osoby pisane, że mieszkała ze swoją matką i babcią, które bardzo kochała, ale obie te kobiety zginęły w wypadku samochodowym i co teraz będzie z nią. I to jest pierwsze półtorej strony. Bez żadnego rozwodzenia się na ten temat, że ta tragedia jakaś czy coś. Półtorej strony na drążyć temat. No i przyszła jakaś tam opieka społeczna, ale nagle Deus Ex Machina, pojawiła się informacja, że ta dziewczynka ma 5 braci w Stanach Zjednoczonych i u nich będzie mieszkać. No i ja sobie pomyślałam, o, taki proces adopcyjny to na pewno jest trudny i skomplikowany i w ogóle to nie jest na pewno takie łatwe, żeby sobie dziecko... Nie, kurwa, normalnie wsadzają w samolot tego dzieciaka, leci na drugi koniec świata, odbiera ją jeden z tych braci i wszystko jest załatwione. Nie ma żadnego problemu z tym. Kylie trafia do tej ich chaty i o Boże drogi, ta chata to psy dupami tam szczekają, taka jest bogata, tam po prostu jak kran odkręcasz, to tam bourbon leci praktycznie. No jakiś basen mają, siłownie, w ogóle ja pierdzielę, takie to jest wielkie. Wszystko jest piękne i bogate i w ogóle ona została odebrana jakimś jeepem drogim przez tego swojego brata, bo przyjechał po nią brat na lotnisko. 5 braci, którzy z nią mieszkają, to uwaga, wymieniam. Jest to Vincent, najstarszy z braci, który jest jej prawnym opiekunem. To sformułowanie jest dość mocno w ogóle nadużywane w tej książce, bo jeżeli autorka jakby ostatnio napisała o nim po imieniu, no to potem napisała o nim prawny opiekun. Nie wiem, czy w prawdziwym świecie ludzie też w ten sposób się wypowiadają o ludziach, z którymi mieszkają, że jest to prawny opiekun, a nie na przykład brat, wujek albo Maciek. Ale dobra, tak to tutaj działa. Drugi najstarszy jest Will, do którego simpują w ogóle wszystkie dziewczyny na TikToku. Jest Dylan, jest Shane i Tony. Shane i Tony to są
bliźniaki. No i ta Hailey sobie tam przychodzi do tego domu. Jezus Maria, to jest wielka chata, ja pierdolę, ale to jest chata w Boże, jakie to wszystko drogie, bogate. No i ten Vincent przychodzi i on tam bierze na boczek i mówi, słuchaj, bo my w tym domu mamy zasady. No i te zasady są bardzo ważne. To jest bardzo ważny punkt tej historii. Po pierwsze, żadnych używek. No ja tak sobie czytam i myślę sobie, no okej, no dziewczynka 14 lat, no to jakby zaczęła jarać szlugi i pić wódkę, no to może nie byłoby to jakieś niekorzystniejsze dla jej zdrowia, więc tak. Ale do tego punktu jeszcze wrócimy. Po drugie, ograniczone życie towarzyskie, czytaj, żadnych randek. No dziewczynka 14 lat, ale to mała w sumie jest, ale z drugiej strony, no to są takie pierwsze momenty, w których gdzieś tam mózg zaczyna nadawać na takich falach, że może fajnie byłoby się z kimś spotkać. No takie kontrowersyjne może trochę. Uwaga, to mnie rozśmieszyło na maksa, że ma nie wychodzić z domu w nocy, ponieważ obiekt jest monitorowany, a nocą spuszczane są psy. I ona musi powiedzieć, jeżeli by chciała wychodzić, żeby tam, nie wiem, te psy jej nie ugryzły w dupę, cokolwiek. No, psy są spuszczane, słuchajcie. Jak w więzieniu. Kolejną z zasad jest to, że Vincent nie toleruje kłamstwa i braku szacunku, że cokolwiek to ma insynuować, ma przemyśleć Hailey swoje ustawienia prywatności, swoich social mediów i tego, co ona tam publikuje i w ogóle najlepiej to by, żeby z nimi konsultowała, co ona tam wsadza. I ostatnia zasada to, żeby nie łazić po skrzydle pracowniczym. O Jezu, co oni tam mają? To pewnie jakiś Yeti tam... Nie, tak naprawdę w tej książce się nie dowiemy za bardzo, co tam jest, więc... Nie wiem, pewnie w następnych tomach to jest jakieś wyjaśnione, ale w tej książce się nie dowiemy. Muszę sobie włączyć wiatr. Hailey sobie rozpakowuje te swoje graty tam i potem zaczyna szwendać się po chacie i ogląda, o tu basen, a tu wody nie ma, bo zimna jest i w ogóle, ale fajny basen, o Jezu, jak to by wyglądało, jakby napuścili wody, to można by było pływać, chyba, nie wiem, no jak basen z wodą, nie widziałaś nigdy. Łazi sobie tam po tej chacie, kręci się jak smród po gaciach i wchodzi do siłowni. I tam, o siłownia, a patrzy, a tam brat Dylan ćwiczy sobie. No i on ją bardzo kulturalnie wyprasza. No i ona tak się kręci, dochodzi do biblioteki. Słuchajcie, bo oni w tej chacie tu mają całą bibliotekę. Całą, no, jak w Pięknej Bestii, kojarzycie tą scenę, co bestia Bella zabiera i mówi, tu masz tyle książek, możesz wszystko czytać. No to tak właśnie to wygląda. No i ona tam włazi i sobie wybiera jakąś książkę i ją czyta. Jesteście zaintrygowani w ogóle fabułą w tym momencie? Bo my jesteśmy już na jakiejś chyba 40 stronie. Ogólnie ważnym tutaj punktem tej historii jest to, że Hailey lubi czytać książki. Prowadzi nawet swojego books Instagrama, to znaczy Instagrama, na którym wrzuca jakieś swoje recenzje książek albo, nie wiem, coś wrzuca. No i tam czas trochę mija i przychodzi do niej któryś tam z tych braci, już nie pamiętam który, i mówi, ej, słuchaj, bo będziemy jakaś teraz na kolację do restauracji. A ona mówi, a ja też? A on mówi, tak, to ty głównie, bo to nasze będzie spotkanko takie integracyjne. No i jadą do tej restauracji, oni ci w ogóle, bracia, odjebani jak wtórna otwarcie kanału, ona założyła jakąś tam randomową sukienkę, co miała jedyną, co tam fitowała w miarę i ta restauracja, to słuchajcie, tam ten przychodzi chłop, jak w filmach, przychodzi, bierze te kluczyki, mówi, ja zaparkuję panu samochód i tam w ogóle ja sobie wyobraziłam, jak to czytałam, że to jest taka knajpa, jak w Księżniczce i Żabie było, ona sobie wyobrażała swoją restaurację Tiana. No to takie coś, no nie? Że w ogóle jak sobie chcesz zamówić wodę, to możesz kredyt brać od razu. No ale o ich stać, bo oni są bogaci, jakbyście jeszcze nie zauważyli. No i tam się dzieje taka scena, że ci bracia, którzy są nieletni, to znaczy ta dwójka bliźniaków oraz ten Dylan, sobie piją tam alkohol. A ja myślałam, że żadnych używek w domu, ale to chyba wybiórczo działa. Więc oni sobie piją alkohol, a Hailey może sobie napić się soku pożyczkowego co najwyżej. Pierdu, nic się nie dzieje ciekawego, ja wam będę tylko te jakieś tam najciekawsze momenty opowiadać, bo to nie ma co też się rozwodzić nad tym, jak ona kuka, bączki kręci w swoim pokoju. Jest tam scena następna, pierdu, ona tam w tym pokoju siedzi, przeczytała tą książkę pierwszą i myśli, kurwa, albym przeczytała drugi tom. I łazi tam, kręci, szuka tej książki, ktoś jej w końcu mówi, że idź do Toniego, do pokoju, on to chyba czytał, on chyba ma ten drugi tom. No to ona tam idzie i mówi, siema, masz tę książkę może? A on jej mówi, no nie, może mam, spójrz sobie na półce. I ona tam otwiera tą półkę, Jezus Maria, tam pistolet leży! Boże, co on robi? To jest dziecko jakieś 17-letnie, czemu on ma pistolet? No mówi, że to na strzelnicę i że to w ogóle kolegi. No nie wiem, jak matka szlugi znajduje, to też zawsze mówisz, że przechowujesz tam Rafałowi, ale no tak to się skończyło i on mówi, tylko nie mów Vincentowi, że to mam. A ona mówi, dobrze, nie powiem. Spoiler, powie przy najbliższej możliwej okazji. No ale ona sobie tam ten
Zlękła się cała, zatrzęsła, że Boże, w domu, co ja teraz pośnę? A bo ona w ogóle z Wielkiej Brytanii jest, to tak, tylko tak mówię, bo to chyba nie było sprecyzowane przeze mnie. No i ona siedzi w tym pokoju i patrzy na telefonie, pozwolenie na broń Pensylwania. No i tam se czyta i w sumie nie wiem, co ona tam wyczytuje. No i potem tam jest kolejna scena, ona se tam chyba śniadanie żre czy coś i ten Vincent do niej podchodzi i mówi, że słuchaj, na podstawie, bo wszyscy jesteśmy podłączeni do tego samego Wi-Fi, na podstawie cookiesów wyskoczyło mi na moim urządzeniu to, co ty na twoim urządzeniu sprawdzałaś i w ogóle o co ci chodzi, dlaczego sprawdzałaś pozwolenie na broń. No i ona po prostu wspała tego Tony'ego, jakoś tam się za bardzo nie wszczypała z tym. No to takie coś się zdarzyło, takie emocje się tutaj w ogóle, wow. Potem Hailey jedzie do szkoły, ale nie jedzie autobusem jak ty, biedaku, tylko ona jedzie w tym Lamborghini chyba jedzie, albo Porsche, ale chyba Lamborghini jedzie tam z tym jednym ze swoich braci, tam ktoś pojechał na motorze, a ktoś pojechał, nie wiem, na monocyklu. Nie, no przecież oni nie zniżyliby się do takiego poziomu, to jest drogie wszystko. No i jadą do tej szkoły i ta Hailey przychodzi i to jest w ogóle jakaś szkoła też dla bogatych dzieci. Te dziewczynki wszystkie z tej szkoły w ogóle obskakują. O Boże, ty jesteś tą siostrą tych braci takich znanych, bo tu tyle legend na ich temat. W ogóle wokół nich w tej szkole jest taka cała atmosfera, że o Boże, tutaj jakieś ploteczki, jakieś legendy, że oni tacy, a to w sporcie to są wspaniali, ale to oni to też lepiej na nich uważać. No i te wszystkie dziewczynki, o Jezu, o Jezu. No i ona tam poznaje jakieś dwie koleżanki. Już nie będę wam nawet mówić, jak one się nazywają, bo to jest tak nieistotne. Ona sobie siada z nimi na stołówce i przychodzi jakiś marszał i coś do nich doli, jakiś kolega coś tam o jakimś projekcie i co się dzieje? Ci bracia go odganiają, w ogóle mówią, wyspalaj tam z tego stolika od dziewczyn, nie przeszkadza im. No nie wiem, marszał przyszedł z swoją jajecznicą, a nie mógł siąść tam, nie mógł. No i w ogóle jest taki case, że ta Hailey ze swoimi jakimiś kolegami nie może rozmawiać. Żaden facet nie może z nią, żaden kolega. Jak masz penisa, nie możesz rozmawiać z Hailey. Potem, tu mam napisane 14 punkt, Tony opiernicza Hailey za nakablowanie na niego, ale to w sumie nie pamiętam już w jakich okolicznościach się stało, ale pamiętam, że było coś takiego, że właśnie on tam był, nie, ty nakadałaś na mnie Vincentowi, ona powiedziała, musiałam, a on powiedział, dupę. No i coś takiego, mija kilka dni i jest scena kolejna w szkole, że Tony się kurwa napierdala z jakimś kolegą, z jakimś chłopem, na jakimś ziomeczkiem, się na krwi w ogóle tam, już jeszcze chwila, flaki będą latały w ogóle, ten się gór zrobi, się z książki z dziewczynką na okładce się zrobi jakiś horror w ogóle, no ale Hailey wbija w środek tej bułki i mówi, przestańcie się bić! No i przychodzi tam pani dyrektor i wszystkich rozgania po kątach, a Dylan bierze Hailey na słówko i mówi, ty nie możesz w ogóle, czy ty się pchasz w ogóle? A ona mówi, ale ty nasz brat, jakoś gościa masakruje pięścią w ogóle, a weź ty w ogóle, cię nie interesuj, to nie jest twoja sprawa. No i Hailey idzie tam do kibla, nie wiem, w sumie po co, tam chyba trochę smutno się zrobiło i w tych emocjach rozwala telefon swój normalnie, jej telefon leci, spada na ziemię i cały ekran do dupy. I ona zaczyna płakać z tego powodu i tam przeżywać, bo ten telefon to ona w ogóle od tej mamy dostała i co teraz będzie, jak ona powie o tym, że telefonu nie. No ale co się okazuje, Vincent daje jej, w istocie daje jej reprymendę, ale nie za to, że telefon rozwaliła, bo to w sumie jest dla niego nieistotne, bo on przecież jak papier w kiblu bierze, to są 100 dolarówki, ale za to, że się wtrąciła w tą bójkę. Nie temu Tony'emu za to, że on tę bójkę jakby uczestniczył w niej. Nie, to jest spoko. Ale to, że ona w to wlazła pomiędzy, to już jest niespoko. I generalnie atmosfera jest trochę napięta, ale potem Vincent daje jej nowy telefon i wszystko jest spoko. To jest najnowszy. Tak było opisane, jakby to miał być iPhone, ale ona nie chciała chyba powiedzieć iPhone, pani Weronika. Ale no, taki biały pudełeczku. Dostaje ten telefon i w ogóle jest już zadowolona, już tematu nie było, w ogóle wszystko jest spoko. I tak to trochę działa w ogóle w tej książce, że coś się dzieje, takiego krzywego, jest jakaś niefajna akcja, ale potem Hailey dostaje jakiś item, albo idzie w jakieś drogie miejsce, albo coś się dzieje drogiego i już jest wtedy spoko. Potem jest taka akcja, że Shane, z którym ona głównie jeździ do szkoły i ze szkoły, ten brat, jeden z tych bliźniaków, taki milszy bliźniak, ona z nim w kółko tam jeździ do tej szkoły i z powrotem, to, że on ma dwa razy w tygodniu trening bokserski, a ona nie będzie wracała z innym bratem, bo ona nie lubi tych innych braci, w sensie, bo ona do tej szkoły chodzi z tym Shane'em, z tym Tonym i z tym Dylanem. Oni chodzą do szkoły. Will i Vincent to już stary chłopy są. No i
Ona mówi, dobra, to ja będę na ciebie czekała, ty skończysz sobie te treningi, a ja się powłóczę, bo w sumie to jest to, co robię zazwyczaj. Włóczę się albo po domu, albo po szkole, gdzieś się włóczę. No i sobie idzie tam do biblioteki, no bo gdzie może iść dziewczyna, która tak bardzo lubi czytać książki? Jej jedyną cechą jest to, że ona lubi czytać książki, więc gdzie mogła pójść? Gdzie ją wywiało? Do biblioteki ją wywiało. No i tam sam siedzi, wali konia i przychodzi... W mordzie mi zaschło. Przychodzi chłop, jakiś, obcy. I mówi siema, a ona mówi siema. I ten chłop się nazywa Jason i słuchajcie, na jaki tekst ją nie wyrywa, ale jakim tekstem do niej zagaduje. To ty ostatnio dostałaś na jednej lekcji aż 3 plusy za aktywność, prawda? I ta kobieta próbuje mi wmówić, że to nie jest książka dla dzieci? Kto normalny w wieku powyżej 10 lat w ten sposób zagaduje do obcego człowieka? Odpowiem wam, nikt. I on tam mówi, przyłazi ten Jason i mówi, słuchaj, bo ja z francuskiego nie domagam, a ona mówi, a ja z francuskiego jestem dobra, no i ona będzie go uczyła, tego francuskiego. W sensie ona na początku, nie mogę, ale w końcu się zgadza, więc to nieważne. Potem jesteśmy w domu, jest jakaś tam noc, chyba ona idzie po wodę i mija na korytarzu Tony'ego, całego we krwi, jakąś poszarpaną miał bluzkę w ogóle i myślicie, że coś z tego wynika, że to jakaś tajemnica będzie. Nie, gówno z tego wynika, bo ten wątek już nigdy do nas nie powróci, więc... Ale to się zadziało i może jest istotne. Może w 27 części sagi dowiemy się, dlaczego Tony wtedy miał zakrwawione rękawy. Potem tam znowu jesteśmy w szkole i Hailey tak nie miała w sumie z kim się podzielić, z tym, że ci bracia tacy są dziwni, więc opowiada temu Jasonowi i tam obczajają na jego telefonie ich w internecie, no przecież ona na swoim sprawdzi, no to na podstawie cookiesów wszystko wyjdzie. Ale w sumie nic tam ciekawego jakby nie doprowadza do żadnych konkluzji. Natomiast doprowadza do tego, że Shane przyłazi i robi, a co wy tu robicie, wy dwójkę w ogóle, co jest? A Jason mówi, a bo ja się uczę z nią francuskiego, gówna się uczysz, spadalaj ziomek, nie będziesz siedział z moją siostrą. No i tak oni to odganiają od tych wszystkich potencjalnych adoratorów, tudzież kolegów po prostu od swojej siostry, bardzo to jest fajne. Też chciałabym mieć takie rodzeństwo, które sprawia, że nie mogę mieć żadnych znajomych. I potem w ogóle w domu są dymy w związku z tym, że ona tam z tym kolegą się spotykała, bo tam Shane wszystkim sprzedał to oczywiście, bo tutaj każdy w ogóle jeden to jest najlepszy kabel bezprzewodowy w domu. No i co się dzieje? I tam, Jezu, ty nie powinnaś, bla 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 bla. I atmosfera się zagęszcza i słuchajcie, co na koniec tej kłótni mówi Shane do Hailey. Ja wiem, że Vince potrafi być straszny. Mnie też czasem przeraża, poważnie. Ale on taki dla ciebie jest, bo zależy mu na twoim bezpieczeństwie. Nam wszystkim na nim zależy. Spróbuj to zrozumieć. Jakby sam doniosłeś na nią. Sam doniosłeś na nią, że ona z tym ziomeczkiem się widziała, a teraz jesteś like, no bo to po pierwsze Vince jest ten, coś jest z nim nie tak, a po drugie, to my tylko chcemy dobrze dla ciebie. Co to jest w ogóle za pranie mózgu jakieś? Hot and cold. No i potem oni nie mogą się spotykać z tym Jasonem, w sensie Hailey i Jason, i spotykają się potajemnie. W kiblu się spotykają i tam siedzą i gadają o pierdołach. A dlaczego w kiblu? Bo to jest kibel, który jest mało uczęszczany, a Jasonowi Tony groził, nie wiem w sumie czym, ale prawdopodobnie pobiciem, bo jak już zauważyliśmy, jest jedna rzecz, w której dobry jest Tony i jest to bicie ludzi. I wiecie co? Jason, to nie jest ostatni raz, kiedy on otrzyma groźbę od któregoś z braci. To jest motyw w tej książce. To się będzie tutaj działo. Potem Hailey siedzi znowu w bibliotece na chacie tym razem i znajduje w szufladzie drugą broń. Boże drogi! Czy ten dom jest cały naszpikowany pistoletami? A być może, ale czy teraz? Boże! I to ten, że nabierze to do ręki i mówi, Boże, to takie zimne, takie ciężkie. Czego ty się, kurwa, spodziewałaś po pistolecie? No i potem Hailey robi takie coś, że ja muszę się dowiedzieć więcej o tych braciach, więc bawi się w jakiegoś agenta 007 i tam przekrada się do tego skrzydła pracowniczego. Tam właśnie, gdzie nie miała wchodzić, to tam się przekrada i tam się ten słucha, jakiś podsłuchuje, a tam Vincent wychodzi i tam gada z jakimś łebkiem, to ona siup nura daje za jakąś kanapę czy za roślinkę siedzi, słucha. No normalnie jak w kreskówce, no nie? I ona myśli, to będę tam spierdala i myśli, ale mi się udało tutaj uniknąć konsekwencji. Tylko, że nie, bo to wszystko się zapisało na kamerach i Vincent przyszedł do niej i powiedział, ty odpierdasz, a ona powiedziała, bo mnie brzuch bolał. A on powiedział, tak, tu mi czołg jedzie. A ona mówi, no bo ja znalazłam drugą broń i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I się okazało, że to była Dylana i w sumie nic w związku z tym. Potem Jason chce spotkać się, Jason, ten chłopak ze szkoły, ten od francuskiego, chce spotkać się z Hailey na randkę. Ona mówi, ale ja nie mogę iść na randkę, bo moi bracia to powiedzą mi, że
p***iło mnie w ogóle i że sobie z dupy wyjąłem ten pomysł, a on mówi, słuchaj, to zrobimy tak. Te dwie koleżanki, pamiętasz? Te, co z nimi siedziała na stołówce. Ona tam czasem z nimi gada, ale one są nieciekawe. To ty powiesz, że idziesz się z nimi spotkać, a tak naprawdę spotkasz się ze mną. No i tak się dzieje. Oni jadą do galerii handlowej, no bo gdzie inne romantyczniejsze miejsce można znaleźć? I te koleżanki tam łażą po tej galerii, a oni idą do kina. I potem ma przyjechać matka tej jednej koleżanki, zabrać wszystkie dziewczynki na nocowanie, bez Jasona, bo tam też wiadomo, że ten Jason jakby... Matka o tym nie wie. No i oni sobie idą do tego kina na jakiś ch**wy film i tam chodzi do pierwszego pocałunku. Ale żebyś nie czuł się jako czytelnik trochę nielegalnie, czytając o tym, że 14-latka namiętnie całuje się z jakimś typem i obściskuje w kinie, to jest zrobione to w taki sposób, że ona dosłownie dzień przed ma 15 urodzin. Tak, żeby nie było tego. Potem jest to nocowanie i tam brat tej jednej dziewczynki, Jerry, mówi, że on to w sumie nie lubi tych braci. Potem bracia Mone w składzie sztuk 5 dowiadują się o tej randce Hailey i sądzimy z tym i w ogóle skąd oni to wiedzieli? Zaspoileruję wam, ponieważ Hailey ma prywatnego ochroniarza. Tak jak był ten film z Whitney Houston, Bodyguard. To w ten sposób. Tylko, że ten chłop jest starszy od niej, tam z 30 lat i nieatrakcyjny. Bo to nie on tu ma być atrakcyjny, tylko... bracia Mone. I co się dzieje? Zgadnijcie. Wybierzcie sobie odpowiedź. Hailey dostaje szlaban za robienie wała wszystkich dookoła siebie. Odpowiedź B. Vincent dochodzi do wniosku, że w sumie to ta zasada, że ona się nie może spotykać z kolegami, jest dość popierdolona i może było fajnie by ją znieść. Odpowiedź C. Bracia Mone grożą Jasonowi w szkole. Tak jak myślałam, dobrze zgadliście, jest poprawna odpowiedź C. Ale nie tylko tym razem mu grożą, tylko ktoś, któryś z nich faktycznie spuszcza mu w p***dol, no bo czemu nie? Mówią potem, że chłopak ze schodów spadł. Taka się tu tragedia stała. No i Hailey jak się o tym dowiaduje, to w ogóle wypadala ze szkoły, biegnie gdzieś przed siebie, tam zimno w tej Pensylwanii, mróz ściska, ona bez kurtki, nie, idzie gdzieś w pizdu do jakiegoś miasteczka, kupuje sobie gorącą czekoladę i tam czeka na... nie wiem co w sumie, ale odnajduje ją Vincent dzięki aplikacji szpiegowskiej w jej telefonie. Więc za każdym razem, kiedy Hailey gdzieś jest, że niby jej nie widać, że ci bracia jej niby nie widzą, to ją widzą tak naprawdę. Może oprócz tej aplikacji, tego ochroniarza, jeszcze nie wiem, chipa lokalizującego z GPS-em w dupę wcisnęli. Nie wiemy tego, to jest nieporuszone akurat, ale... ja bym się zastanowiła. No i potem oni jadą samochodem, Vincent i Hailey, i on mówi, że bo ja muszę mieć taką aplikację, bo ty jesteś narażona na różne niebezpieczeństwa w związku z tym, jaką ja pracę wykonuję i w ogóle no nie chciałbym, żebyś ktoś porwał ciebie na przykład. A ona tak siedzi i mówi, porwał mnie, co jest grane? A on mówi, no bo widzisz, mamy dużo przyjaciół, ale dużo też wrogów. Potem mam zapisane, że znowu chłopaki grożą pobiciem Jasona, ale to już w sumie trochę straciłam rachubę, ale no grożą mu pobiciem. Nie wiem tym razem z jakiego powodu. Potem Dylan przeprasza Hailey za... coś pewnie? Nie pamiętam za co, ale scena jest istotna o tyle, że on potem nagle jest miły dla niej i nazywa ją tytułowym skarbem. Także pranie mózgu jest tutaj uskuteczniane z bardzo dużą intensywnością. Najpierw, tak wiecie, push and pull, taktyka manipulacji. Najpierw o ch**i w dupę, wypadaj z mojej siłowni, w ogóle to ty jesteś, przeszkadzasz mi, a potem mówisz, że ty jesteś w sumie skarbem i się o ciebie troszczymy. I tak robisz ten mętlik w głowie człowiekowi. No i tak to się tutaj kręci. Potem, co się okazuje? Hailey idzie do szkoły i co widzi? Słuchajcie, nie uwierzycie, zapnijcie pasy. Jasona widzi z jakąś cizią, z jakąś babą, obcą, nie wiem, bo ten wchodzi do szkoły. Ale no z jakąś typiarą inną niż Hailey. I Hailey mówi, kurwa, w sumie tyle mówi, ale nie przeklina akurat w tym momencie. I no przykro jest jej, i on w ogóle płaczki są grane. I o Jezu, jak on mógł mnie tak potraktować, że w sumie sobie znalazł zaraz zastępstwo na mnie. Time skip, jesteśmy trochę dalej. Z jakiegoś powodu bracia Mone w składzie bliźniaki jakąś mają bójkę w domu, zaczynają się szarpać za szmaty i w ogóle się szarpać i wtedy wypada Toniemu z kieszeni szluk, bo to wiecie, nie ma żadnych używek w domu, więc tego.
No. Tony to jara jak w ogóle lokomotywa, więc wypada mu ten szluch i Heidi tak w sumie, nie wiem, czy nie miała nic lepszego do roboty, ona po prostu go bierze i go chowa, tego szluga. Nie wiem po co, ale to robi. Ona też chyba nie wie po co, bo generalnie Heidi rzadko wie, kiedy jakby po co cokolwiek robi. No i ona trzyma tego szluga i tak myśli, może se zajaram, a może coś. Ale potem jednak się okazuje, że sp***a nie skoczek i postanawia oddać tego papierosa. I jak wsiada z Tonim do samochodu, to mu próbuje tak, wiecie, on położył tą całą paczkę i ona tak mu chce wsunąć tego, że niby nic się nie stało. Ale okazuje się, to jest plot twist, że to nie był od zestawu szlug, że to był w ogóle z innej paczki, to tak jakbyś LM-ka do Marlboro włożyła i to w ogóle, no co nie poznasz, no to normalnie widać na tym. No i Tony mówi, że ty durna jesteś, a Heidi mówi, wiem, ty się nie mówi tak, ale ja sobie tak powiedziałam. I co? Mówi, dobra, ja nikomu nie powiem. Ale mówi i tak wszystkim i dymy są w domu, bo w ogóle dlaczego ona coś wspólnego ma z papierosami? A ona nawet nie zapaliła tego papierosa. No ale są dymy. I nikogo nie interesuje to, że dosłownie tam rok czy dwa lata starszy brat od niej kopci i ten drugi też i w sumie każdy prawie. Ale to, że ona miała w ręce to narzędzie mordercze, to już jest źle. A potem tam są święta, jakieś dziękczynienia, jakiś ten Boże Narodzenie, ale tam się kompletnie nic nie dzieje, żeby to było warte uwagi. Oni trochę spędzają czasu razem, rodzinnie. To miło, jest fajnie ten. No a potem jest Sylwester. No wiadomo, tak to kręci się, że masz najpierw Boże Narodzenie, a potem jest Sylwester. No i Heidi zostaje zaproszona tam do tej koleżanki, i tam co już nocowała u niej wcześniej. I tam właśnie te trzy dziewczynki zostają pod opieką tego brata, co nie lubi tego Jerego, tego co mówił, że nie lubi braci Monet. Pamiętacie go? Kojarzycie go? Ja nie bez przyczyny go wam wspomniałam wcześniej. No to oni są tam we czwórkę. Jest ten brat starszy i jest trójka dziewczynek małych. I ten brat, wiecie co robi? Częstuje je alkoholem! Prawdziwym, z procentami. Ale Heidi to jest dobra dziewczynka i ona swój wylewa do kwiatka chyba. I k***a mądra jest, bo wiecie co się okazało? Że ten Jerry to chciał naćpać te wszystkie dziewczynki. I słuchajcie, typ był tak, bo tam on chciał to zrobić po to, żeby ktoś tam, z kim się kontaktował przez telefon, mógł przyjść i porwać tą Heidi, nie wiem. No coś zabrać ją, wykręcić jej palec. Miał ktoś przyjść po nią, a ona miała być nieprzytomna. Ale słuchajcie, chłop był tak zdeterminowany do tego, żeby ten plan poszedł w działanie, że swoją siostrę własną naćpał. Swoją własną siostrę i k***a Bogu ducha winną koleżankę. No tak. Tak, to już wygląda świat w powieści pani Weroniki Anny Marczak. Ale Heidi nie jest naćpana jednak, więc ona tam próbuje uciekać, ale ten Jerry ją znajduje i tam mierzy do niej z broni i mówi, ty musisz tu zostać i w ogóle. Ale nic się nie dzieje, bo wbija ochroniarz Heidi i jakby próbuje pacyfikować tego Jerry'ego. Ale tu, uwaga, to jest śmieszne akurat, jest ta sytuacja. Stoi ta Heidi, stoi ten Jerry, mierzy do niej z pistoletu, stoi ten k***a byk ochroniarz i pojawia się czwarta osoba dramatu, wbija ta koleżanka i k***a kijem baseballowym nokautuje tego wielkiego ochroniarza. No ja nawet nie żartuję w tym momencie. I sytuacja już ma być bez wyjścia i wtedy nagle z p***y się pojawiają ci bracia. Znaczy, bo ona tam dzwoniła do nich, że tam zadzwonił ten Will i ona mówiła, tak, super się bawię, bo była na muszce tego Jerry'ego, ale no ci bracia po prostu niczym karetka pogotowia helikopterowa pojawiają się i od razu ten problem już znika i pojawiają się w składzie Vincent, Will i Dylan. No i co robią? W sensie, no tam gadają jakieś pierdoły, ale Dylan też jakby to co robi, to co jakby rodzina Monet jest z tego słynna, spuszcza w p***dol Jeremu, tak na wszelki wypadek, nie ma co po pały dzwonić, tylko po prostu najlepiej rozwiązać tę sytuację przemocą. No i tam go tłucze tak mocno, że tam też krew, w ogóle kafle już są czerwone na zawsze, fuki, to wszystko wejdzie, jak to wymyśli. Co się dzieje później? Cała rodzina znowu jedzie na wypasioną kolację, bo tam chyba Vincent ma urodziny. Na tej kolacji co śmieszkują i fajnie jest, ale Heidi nie je swojego posiłku, co ma chyba być dla mnie jako czytelnika takim dzwoneczkiem, że ej, bo ona chyba będzie miała zaburzenie odżywiania. Tak to jest jakby nakreślone tutaj. I wiecie, jak pomagają jej bracia w tej raczkującej do dolegliwości? Jakby rozmawiają z nią, oferują jej jakieś wsparcie. Nie, padrą na nią mordę w knajpie, bo czemu nie? I potem w szkole też to się dzieje, bo tam jest ona w szkole i tam przychodzi na
stołówkę i usiada obok niej ten Dylan i mówi: wpierdaj, żarcie. A ona mówi: weź się odpieprz ode mnie. A on mówi: dopóki nie zjesz, to siedzę tu. Tak jej pomagają. Żeby było jej łatwiej wyjść z ewentualnych zaburzeń, to po prostu przystawiają jej... Chciałam powiedzieć pistolet do skroni, ale w tym przypadku akurat tych bohaterów, no to trochę by dziwnie brzmiało w momencie, kiedy oni faktycznie mają pistolety jakby realne. I już zbliżamy się do końca, spokojnie. Hailey wraca do szkoły z Tonym, bo tam Shane, Dylan gdzieś tam ich wywiało. Tony i Hailey wracają razem motorem, ona to w ogóle jest przerażona, że to ja motorem będę jechała, bo on tam zapi***a na tym motorze, aż miło, no nie? Jadą sobie, jadą i w sumie to nawet jest fajnie. I wtedy się zaczyna akcja. Słuchajcie, ostatnie... Nie wiem, jakieś ostatnie 40 stron tej książki to akcja? Nawet nie, no bo to jest na ostatnich 40 stronach, ale to trwa jakieś 5 stron. Jest akcja wtedy. Jakaś realna coś się dzieje. No i coś się dzieje takiego, że jakiś łysy typ tam ich goni, strzela do nich, grozi im w ogóle i już ma strzelać, ale ten Tony swoim ciałem własnym ochronił Hailey, no i potem zastrzelił tego łysego. I przyjeżdża karetka i przyjeżdżają bracia i to po sprawie jest w sumie. Tony trafia do szpitala, Hailey też, tylko że Hailey tam nogę sobie, coś co z nogą zrobiła, no a Tony to tam musiał mieć operację, ale żebyście się mocno nie martwili, to wyjdzie z tego. I Hailey wraca do domu wcześniej, potem odwiedzają się tam w szpitalu i jest taka scena, że o, bo ty braciszkiem jesteś moim, a ja twoją siostrzyczką. I słuchajcie, potem już myślicie, dobra, to już kończymy, no nie? Do brzegu, no nie? Ale nie, bo jeszcze na chwilę wracamy do szkoły i tam się okazuje, że ta cizia, z którą ten Jason od francuskiego, pamiętacie Jasona od francuskiego? No to on miał taką, tą drugą dziewczynę i ją rzucił w pizdu. No i ona też płacze. I Hailey już jest taka wnerwiona i mówi, co to za w ogóle kawał kutasa jest? I burzy do niego na stołówce i sprzedaje mu lepę na ryj. I to jest fajne, bo wreszcie zaczyna rozwiązywać problemy tak jak powinno się, i czyli przemocą. Bo potem Dylan mówi, haha, ale śmieszne. Potem jesteśmy w domu i Hailey burzy do braci za to, za jakąś absolutną pierdołę. Nie to, że przez pierdolone 350 stron oni traktowali ją jak item i wtedy mogła się kurzyć, to wtedy jakoś się dopiero oburza, na sam koniec. Ale to nic, bo mówią jej, że słuchaj mordo, polecimy do Tajlandii na wakacje. I koniec książki. Naprawdę. I jakby wszystko się w tym momencie kończy, że nie było problemu, jakby ona się tam wpiła, zaczęła w ogóle włosy z głowy wyrywać, pierwszy raz się odważyła cokolwiek tam się postawić, ale oni powiedzieli, że płakała w ogóle, przeżywała, odchorowywała to. Jezus Maria, jaki to był dramat, a oni powiedzieli, słuchaj, do Tajlandii lecimy i jest spoko. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Także dzięki mnie i temu, że spędziłam... To się w sumie szybko czyta, bo to jest napisane... No, zaraz do tego przejdę. Spędziłam trochę czasu na przeczytaniu tej książki, dzięki mnie nie musicie już wyczytać jej. Fabułę już znacie i sami możecie sobie ocenić fabułę, czy was to wciąga, czy nie. Ja powiem swoim skromnym zdaniem, mnie... Nie, ale przeczytałam to na potrzeby tego filmu. I teraz przechodzimy do tej drugiej części filmu, czyli recenzji tej książki. Minęła recenzja. A recenzja jest taka, że sobie wypisałam punkty i to całe akapit się nazywa co jest z tą książką nie tak. I okazuje się, że bardzo dużo. Zanim jeszcze cokolwiek. Czy wy widzicie tą okładkę? Wait a minute! Jest tak tania. Ta okładka jest za 5 zł i tego jednego szluga, który leżał na ziemi, tam co ona zbierała Hailey. To jest okładka, którą mój Kamilek określił, no bardzo nie chciałbym być zauważony z taką książką w ręce. Ale nie oceniamy książki po okładce, ale w sumie już możemy, bo już znamy jej treść, okładka mi się nie podoba. Pierwsza rzecz taka merytoryczna, do której bym się przyczepiła. Absolutnie infantylny styl pisarski. Nic dziwnego, gdyż ta książka wywodzi się z... Wattpada. Dlatego ten styl pisarski taki jest utrzymany. Na przykład jest absolutnie za dużo używane słowo wypasione. Wypasiony jest zegarek, wypasiony jest samochód, wypasione jest nie wiem co jeszcze, a jest dużo wypasionych rzeczy. Książka powtarza milion razy jedną rzecz. Taką jak na przykład to, że Dylan jest hot i umięśniony. Naprawdę, ten opis pojawił się x razy. I w pewnym momencie już zaczęłam się z tego naprawdę śmiać. Ja już rozumiem! Ten człowiek ma mięśnie! I jest przystojny! Powiedz mi coś innego! Dalej, postaci są płaskie i jednowymiarowe. Każdy ma jedną cechę, a nawet trochę nie, bo ci wszyscy bracia, to można ich w sumie wrzucić do jednego wora. Zasób słów autorki jest
nędzny. Ja nie mówię, że każda osoba na świecie to musi pisać jak w ogóle Adam Mickiewicz, bo nie o to chodzi. Książka może być przeznaczona do tego, żeby być po prostu rozrywkowa i też jest spoko. Ale jednak taka składnia, poziom erudycji autorki, no ja uważam, że jeżeli ty jesteś czytelnikiem tej książki i masz 12 lat, to twoje wypracowania na język polski w szkole są lepsze. Punkt drugi. Główna bohaterka jest durnowata, nudna i bez wyrazu. Jedyną cechą, jak już wspomniałam, Hailey Monet jest to, że ona czyta książki, że ona lubi czytać książki. Drugą cechą jest to, że ona dużo płacze. Jakby to jest taki panic button. Kiedy autorka nie wiedziała, co zrobić z jakąś sytuacją, Yit Hailey płacze z tego powodu i się tam zanosi łzami. Jest durnowata i na poparcie tego wklejam wam tutaj te screeny. Albo wam po prostu to przeczytam, bo jednak mnie nosi za bardzo. Słuchajcie tego, bo to jest mocne. To sam początek. Dowiedziałam się, że Will ma 24 lata i że z rodzeństwa starszy jest tylko Vince. W nawiasie, dopiero po chwili zorientowałam się, że to skrót od Vincenta. Ja mam z taką bohaterką się jakoś, nie wiem, utożsamiać? Ja mam jej w ogóle współczuć? Ja mam jej kibicować? Ja pierdzielę. Dobra, dalej, jeszcze coś miałam. Ona poznała już tego Vincenta, poznała Willa, poznała Dylana. I stoi dwóch chłopak przy kominku. W jednym domu. Tylko oni są. I jeszcze dobrze im się nie przyjrzałam, a już wiedziałam, że to muszą być moi pozostali bracia. A kto to miał być? Święty Mikołaj? I wy rozumiecie, poziom rozumowania tej naszej Hailey jest dość taki zadziwiająco słaby po prostu. Dalej. Trzeci punkt mojej recenzji. Gloryfikowanie toksycznych relacji rodzinnych. I to jest chyba najmocniejsza rzecz, za co ta książka jest krytykowana. Ponieważ, po pierwsze, na co próbowałam wam zwrócić uwagę podczas opowiadania o tej książce. Podwójne standardy są tu po prostu na porządku dziennym. Na przykład, jeśli chodzi o używki. Hailey, jak w ogóle stanie obok papierosa, to dostaje opierdol, ale jeżeli bracia sobie jarają szlugi, piją alkohol, to jest zajebiście i spoko. Jeżeli Hailey chce się spotkać na randkę z kolegą, to w ogóle najlepiej byłoby ją zamknąć w tej żelaznej dziewicy. Ale jak chłopaki mówią o tym, że sobie tam jakieś dziewczyny zapraszają w miejsca różne, to jest spoko. To wtedy jest okej. Okay. Kilka razy w tej książce jest zaznaczone, że Hailey boi się swoich braci, ale potem jest to przeplecone jakby tymi treściami, że jednak oni są spoko, a w ogóle to dają jej drogie rzeczy i są bogaci i ładni, no i czasem są mili dla niej. Więc to jest właśnie taka technika manipulacji, że uzależniasz od kogoś, od siebie w taki sposób, że go trochę odpychasz, trochę przyciągasz, o co ci chodzi, ale ty wygrywasz, a Hailey przegrywa. I kolejny punkt. Z jakiegoś powodu w internecie z brata Willa robi się jakiegoś pierdolonego Jezusa Chrystusa, Zbawcę narodów. No, nie jest tak, bo on jest faktycznie dla niej najmilszy teoretycznie, ale nie jest tak, bo jeżeli widzisz, że jest stosowana wobec kogoś przemoc, na przykład werbalna, albo jakaś taka uzależnianie kogoś od siebie i nic z tym nie robisz, nie reagujesz i w pewien sposób bierzesz w tym udział, to już nie tylko w pewien sposób, ale ogólnie bierzesz w tym udział. Will wcale nie zrobił niczego, żebym go polubiła. Poklepał ją po pleckach i powiedział do niej, że jest, nie wiem, fajna. No to tyle, ale nie zrobił nic w kierunku tego, żeby jej sytuacja w tym domu jakkolwiek się polepszyła. Więc nie, Will to nie jest Jezus Chrystus. Kolejny punkt, który sobie zaznaczyłam, to przedmiotowe traktowanie kobiet. Kobiety w tym uniwersum to bardzo dziwny temat, bo jeśli chodzi o Hailey, to ona jest ich kochaną siostrzyczką i w ogóle trzeba ją chronić. Ale też opowiedzieć, kiedy trzeba, żeby wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Natomiast jej bracia o swoich kobietach opowiadają trochę w inny sposób. Na przykład jeden z nich nazwał swoją własną dziewczynę suką. Mówią o tym, że umawiają się z dziewczynami na numerki na jedną noc. Że ogólnie jakiś styl ubioru jest właściwy osobom, które oni biorą na jeden raz i że jakby tak to się odbywa, więc żeby Hailey się tak nie ubierała, żeby nie była tak potraktowana. Kto jest problemem? Kiecka czy ty, nierozwinięta małpo? Ale wiecie co? Bo jak bracia wykorzystują te dziewczyny, to to jest w ogóle cool, bo oni są tacy przystojni. A jak Jason wykorzystał tą swoją tam cizię, to już nie jest spoko. To już wtedy trzeba mu wyjebać gonga na ryj. Kolejny punkt. Zbyt nudna dla dorosłych, zbyt wulgarna dla dzieci. Widzicie tę okładkę? Widzisz coś takiego w Empiku i myślisz sobie, to jest książka dla osób 20+, no wiadomo, że nie. Ta okładka wygląda jakby ta książka kierowana była do dzieci w wieku wczesnej podstawówki. Ale jeśli dziecko w wieku wczesnej podstawówki by to czytało, to nagromadzenie wulgaryzmów na
metr kwadratowy. Ja wiem, że dzieci jakby... Fuck off! Ale no kurde, mol! Albo piszesz dla dziecka, albo piszesz dla dorosłego, na Boga. Jak się ogląda Clifford Wielki Czerwony Pies, to nie k***ą tam co 5 słów, no nie? Natomiast jeśli chodzi o dorosłego odbiorcę, który już z wszelkimi k***ami sobie łatwiej poradzi, to po prostu on nie ma tego po co czytać. Bo w tej książce nie ma żadnej intrygi, tajemnicy, nie ma jakiegoś czegoś, do czego dążymy. Główna bohaterka nie ma celu, żadnego. Nie ma nic, do czego ona dąży. Ona się po prostu pląta z kąta w kąt. Tak samo sama książka. Tutaj nie ma jakiejś fabuły, za którą byśmy chcieli podążać. Te historie to jakieś randomowe odcinki klanu. I szósty punkt, coś o czym też bardzo dużo osób mówi, to gloryfikowanie przemocy. Na przykład bronienie Hayley przemocą, słuchajcie, jest urocze. Albo po prostu Tony bije ludzi. Cały czas on bije ludzi. Grozi ludziom pobiciem i bije ludzi. Bije Jasona, bije jakiegoś randomowego chłopa. Przychodzi cały we krwi. Ale to jest spoko, bo on jest piękny przecież, no nie? I bogaty. I w ogóle to przecież oni się tylko troszczą o swoją siostrę. No zajebiście się troszczył o swoją siostrę, napierając się z jakimś Tomkiem na boisku szkolnym. To była taka troska. Bracia prowadzą jakieś szemrane biznesy. Nie wiem, czy to jest znowu case syna szefa mafii, ale no coś w tym stylu, mamy taki mieć vibe. Mają jakieś tam bronie w domu, jakieś rzeczy, ale w sumie po co? Ale oni są, tak jak już wielokrotnie zauważyliśmy, piękni, bogaci i mamy do nich simpować. Wszystkie problemy rozwiązywane są przemocą, bo to jest najłatwiejsze. Jerry zachował się jak pała najgorsza i groził mojej siostrze bronią. Najebać mu. Jason, moją siostrę, się spotkał z nią. Najebać mu. Kogo weźmiesz, to najebać mu. Nigdy nie woła się gliny. Nigdy się glin nie woła. Tylko zawsze się bije ludzi. I ostatni punkt to trochę to jest gloryfikowanie przemocy, no ale już nie miałam tego pod co podciągnąć. Szkodliwe podejście do zaburzeń odżywiania. Ale o tym już gadałam wcześniej, więc nie będę teraz pierdzielić kacapołów drugi raz to samo. Powiem tak, podsumowując. Jedyną rzecz, jaką wyniosłam z tej książki, to okazyjne salwy śmiechu, które mi towarzyszyły przy jakichś durniejszych momentach. Wkrótce zmęczona poszukiwaniami udałam się do kuchni, by tradycyjnie odnieść do zmywarki kubek po herbacie. To jest jakaś tradycja w niektórych domach, że się kubki po herbacie do zmywarki. Ona się pocałowała z tym Jasonem w kinie, w sensie on ją pocałował. I powiedział jej: twoje usta smakują jak słodycze i popcorn. Chłopak musiał zlizać je wszystkie, bo ja wyczułam jedynie ślinę. Nie wiem, czy to jest aż takie śmieszne, ale mnie bardzo rozśmieszyło. Twoje usta smakują jak słodycze i popcorn. Naprawdę uważam, że jest to lektura niewarta uwagi. W sensie, czy książki dla młodzieży wszystkie są złe? Nie, oczywiście, że nie. Ta jest chłopa jak nieszczęście. I nie mam zamiaru czytać kolejnych tomów tego, bo już też szanujmy się. Ja już wiem, z czym to się je, tak? I teraz ty, widzu, też wiesz, z czym to się je. I proszę wyraź swoją opinię w komentarzu, bo takiego formatu jeszcze nie robiłam, takiej rozwlekłej recenzji książki, więc dajcie znać, czy w ogóle wam się coś takiego podoba. Dajcie znać, co sądzicie o dziele pani Marczak i widzimy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie w hotelu Paradise w niedzielę. Pa, pa!